Regulowany zasilacz impulsowy 13,5 V. Napięcie minimalne 11,2. Jest taki mały potencjometr. No, można to wymienić. Od 11,2 można zwiększyć na 16, prawie 1. 16,1. Można zrobić 12. Typowo pod LEDy. 12,2, 12,1. To ma ile to? 13,5 V, 20... 22 ampery. 22 ampery, no. Ten 22, ten ma 25. Można ten na dole akumulator. Jest regulowany inaczej, a odłącz od prądu. A ile to ma wyjść? Co? Trzy wyjścia. Znaczy, nie, to jest inaczej. To jest razem. I to jest razem. Aha. No to po prostu podłączyć możesz kilka tych, ale ogólnie to są zmostkowane. To nie jest tak, że oddzielnie. Obojętnie gdzie podłączysz minus, obojętnie gdzie plus, to i tak prąd jest normalnie, nie? Tak. A tu jeden taki podłączony. Radio na nim gra. Radyjko. Gra tam, rureczka świeci. Gdzie? Tam. Nie no, tamto to jest na 220. No i tam.